poseł, wczoraj odbyła się dosyć burzliwa Komisja Zdrowia dotycząca uczelni, które w ostatnich latach dostały uprawnienie do kształcenia w kierunkach medycznych. Jak ta dyskusja przebiegała i na czym stanęło w tym momencie? Po 2015 roku 39 uczelni w Polsce otrzymało zgodę na prowadzenie kierunków medycznych i dyskusja dotyczyła tego, czy tak szerokie przyznawanie uprawnień do kształcenia lekarzy jest rzeczywiście dobrym rozwiązaniem. Prezentowane były głosy zarówno parlamentarzystów, ale także były środowiska medyczne, przedstawiciele Izby Lekarskiej, organizacji zrzeszającej rezydentów i oczywiście inne grupy, które są bezpośrednio w sprawie zainteresowane. Dyskusja rzeczywiście bardzo była burzliwa, przede wszystkim z tego powodu, że niektórzy uważają, że trzeba zwrócić ogromną uwagę na jakość kształcenia, na spełnienie standardów kształcenia medyków, które są już określone także w przepisach unijnych. Inni natomiast podkreślali, że lekarzy ciągle w Polsce jest zbyt mało. Dla przykładu na Podkarpaciu na grupę 10 tysięcy mieszkańców przypada zaledwie 22 lekarzy i w skali całego kraju nasze województwo zajmuje 11 miejsce, jeżeli chodzi o ilość medyków. A to oznacza jednak duże utrudnienia w dostępie do profesjonalnej pomocy medycznej, no i też wielkie potrzeby, które w naszym regionie są. Oczywiście nie jest to równomiernie rozłożone, czyli są różne specjalizacje. Jedne są łatwiej dostępne, a w przypadku innych niestety ta dostępność jest duża, jest utrudniona. I takim problemem szczególnym jest na przykład kwestia starzenia się lekarzy, którzy są lekarzami rodzinnymi, a więc lekarzami pierwszego kontaktu. I widzimy potrzebę tego, aby jednak ta możliwość kształcenia się na wielu uczelniach w Polsce była. Natomiast to nie oznacza odpuszczenia kwestii wysokości standardu i sposobu kształcenia medycznego. Tutaj dużą rolę odgrywa Państwowa Komisja Akredytacyjna, która na pewno może dokonać oceny spełnienia wymogów określonych przepisami prawa, niezbędnych do tego, by kształcić lekarzy na właściwym poziomie i także weryfikować chociażby kwestie związane z tym, kto uczy medyków, przyszłych medyków na naszych uczelniach. Naturalną rzeczą jest, że zapytam o Uniwersytet Rzeszowski i kierunek właśnie medyczny w naszym regionie. Nasz Uniwersytet Rzeszowski, który od 2015 roku rzeczywiście kształci lekarzy, ma bardzo dobrą opinię, przede wszystkim z tego powodu, że zdawalność lekarskiego egzaminu, który uprawnia do wykonywania zawodu medycznego, jest bardzo duża. Mamy dwa roczniki, które opuściły mury Uniwersytetu Rzeszowskiego i, co bardzo cieszy, przeszło 80% młodych absolwentów medycyny na Uniwersytecie Rzeszowskim decyduje się pozostać na Podkarpaciu. W naszym przypadku zatem był to niewątpliwie strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Czyli jest bezpieczny. Jest bezpieczny, może się nie czuć zagrożony, stale się rozwija i ważny krok, który przed nami, to realizacja projektu Szpitala Uniwersyteckiego w nowej lokalizacji w Świlczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.